Złoto każde jest przepyszne naprawdę i jesteśmy bardzo podekscytowani. To był dla nas świetny sezon. Myślę, że dopiero do nas dotrze, bo już dawno wygraliśmy Puchar Polski, także trochę o tym zapomnieliśmy. Mieliśmy w końcówce tego sezonu trudne momenty, mieliśmy lepsze momenty. Playoffy były dla nas bardzo trudne, nawet dzisiaj na podium z chłopakami przypomnieliśmy sobie moment, jak w zawierciu przegrywaliśmy 2-0. 1-0 i 2-0 w setach. I myślę, że jesteśmy naprawdę fajną drużyną, że wróciliśmy i pokazaliśmy kawał jaj, że wygraliśmy tą ligę. Wielu z nas grało na antybiotykach, Bieniu dzisiaj przed meczem 2 godziny praktycznie wymiotował, każdy miał jakieś swoje trudne chwile. Teraz nie wiemy, czy możemy świętować, bo jesteśmy jeszcze niektórzy na antybiotyku, niektórzy dopiero co kończą, ale myślę, że jakieś przyzwolenie będzie, także naprawdę cieszymy się bardzo, byliśmy w szoku, jak wypełniona dzisiaj była hala, marzymy o tym, żeby tak było jak najczęściej, żeby takie emocje towarzyszyły naszym kibicom na każdym meczu i żeby takich powrotów jak dzisiaj z dalekiej podróży było jak najwięcej. Tak, powiedzieliśmy sobie w grupie, że nie komentujemy, nie zwracamy uwagi na to, co działo się dookoła drużyny. I skupiliśmy się naprawdę na tym marzeniu, którym było złoto. I myślę, że pokazaliśmy to w kolejnych meczach. Warszawa oczywiście nie odpuściła, bo oni również w Warszawie tak samo dzisiaj postawili nam bardzo wysoko poprzeczkę. Ale to my byliśmy koniec końców lepsi, z czego jesteśmy bardzo dumni.